Z nami Taryl Zandukali, witam serdecznie. Kłaniam się. Jesteśmy przed trzecim finałem Max Ligi Warriors, która odbędzie się w Dzierżoniowie, jak to ostatnio bywa. Jak przygotowania do gali? My zawsze jesteśmy gotowi. Cały plan działania na sobotę jest przygotowany. Gala się zaczyna na 15 i chyba nawet do 22 potrwa, z tego względu, że jest około 25 walk. 25 walk to naprawdę dużo boksu, można powiedzieć. Można się zmęczyć oglądając. Na pewno, a przede wszystkim bicie się na ringu, prawda? No, nie wiadomo, tam bodajże się decydują, ile ja będę sędziował, ale jakby nie było, no, jest odpowiedzialność, jakaby gala nie była, to każda jedna jest odpowiedzialność, bo trzeba werdykt wydać taki, jaki trzeba. Popatrzyłem na tych ludzi, którzy walczą, duży przekrój, są 40-kilkulatkowie, także na boks nigdy nie jest za późno chyba. No właśnie ten projekt właśnie Max Liga, każdemu jednemu osobie, który jest pasjonatem boksu, nie każdy będzie zawodnikiem, prawda? Są ludzie od lat ćwiczą i to daje właśnie możliwość, żeby się sprawdzili, żeby mieli ten pogląd, prawdziwy boks, jak wygląda, prawda? No to jest duży rękawicy, jest w kasku, wiadomo, żeby w miarę bezpiecznie walczyć, ale i tak można krzywdę zrobić. Jakiś limit wiekowy jest, bo pytam, czy jeszcze mam szansę? Akurat dla ciebie poznajomości do jakiegoś zawodnika, czy akurat prezesować się znajdzie. Okej, czyli tak nieformalnie za stary już jestem, dobra. Widziałem też, że dziewczyny będą walczyć, same ładne, także będzie się, na pewno jak dziewczyny walczą, to jest zawsze ogień straszny. No zawsze jest ciekawostka, no jakby nie było, no kobiety to są kobiety, tak, też mają no, czasami większy pazury od facetów i ten zawziętość, wolę walki, no i to zawsze jest ciekawostka, kobiety mało kiedy widziałem, żeby tak ktoś kogoś opuścił walkę, nie, i tak te oczy muszą wydrapać, prawda. Poradzisz sobie w ringu? Ja zawsze radzę i tak, to dam rady, o tym się akurat się nie przejmuję. Dobrze, przystojnie jesteś, to dziewczyny cię słuchają, nie? A raczej żona by czasami w domu nie słucha, ale tak to jest okej. Okay. Widzę też, że różne kategorie wagowe, nawet chłopaka 140 kg widziałem, także każdy właściwie może się spróbować w tym ringu. Tak, właśnie ten chłopak, który będzie walczył w tej wadze, tej super ciężkiej, walczy jakby od naszego zawodnika, którego mamy od Zwergi Gym, no i to postaramy się wygrać, no chociaż ten nasz podopieczny też waży 120 kg, to powiem, że takich dwóch wielkich gladiatorów na ringu, no to będzie fajnie, pięknie to będzie wyglądało i na pewno to się oglądało, prawda, tej walki. No, życzymy im, żeby wytrzymali kondycyjnie, bo łatwo nie będzie. Wiadomo, że to sami amatorscy pięściarze. Powiedz, ilu zawodników czy zawodniczek przygotowałeś w ogóle do tego najbliższego finału? Jedna osoba właśnie dzisiaj zrezygnowała, bo źle się poczuł. A tak to na Max Ligę ode mnie to tak z 4-5 osób, 4 osoby tak wystartowali, prawda? Do finału doszło połowa osoby, bo połowa jednej odpadły, bo przegrali walki, a jeden no, dzisiaj akurat tej przed godziną powiedział, że no, nie da rady, bo naprawdę choruje i sam przyszedł, przeprosił trenerze, że nie mogę walczyć, bo faktycznie był chory i widziałem, że naprawdę schudł i ten, że nie wymyśla chłopaki, nie udaje, który ażby płakał, że chciałby zawalczyć na takiej gali, bo mówię, ta finałowa Max Liga odbędzie się w Dzierżoniowie Ostrzyże. Tylko gala wygląda jak gala zawodowa, prawda? To jest naprawdę jedna wielka przeżycie po prostu, bo nie każdemu, powiem, że takiemu amatorowi, pasjonatowi bokserskiemu, nie każdy będzie miał tą szansę w życiu to przeżyć, takie przeżycie. No oczywiście gala jest z rozmachem, gala biletowana dodajmy, bilet jeszcze można nabyć, są stoliki VIP-owskie, także prawdziwa gala można powiedzieć. Prawdziwa gala. No wiadomo, zawodnicy to są amatorzy, ale gala, oprawa gali, wszystko, przestawienia, to normalnie zawodowa gala. Tak wygląda. Powiedz, ile trzeba tego boksu amatorsko sobie z takim trenerem jak ty trenować, żeby na takiej Max Lidze się spróbować? Wiadomo, że to zależy od człowieka, ale tak średnio, ile trzeba na to czasu dać? No to na pewno ten rok trzeba poćwiczyć. I też, no wiadomo, też zależy od osoby, prawda, jeden może 2 lata, drugi rok, no to zależy, mówię, to jest indywidualnie, prawda, bo trenerem możesz być dobrym na słowo, ale no też twój podopieczny też musisz do tego się nadawać, prawda.
Powiedz jeszcze, bo na pewno ludzie będą tym zainteresowani, jak wyglądają te eliminacje do tej walki finałowej, do tej gali finałowej. Ile tych walk trzeba stoczyć po drodze, ile tych gal eliminatorskich jest, zanim się do tego finału dotrze Max Ligi? Jak się nie mylę, w tym sezonie całkowicie Max Liga się zmieniła, bo kiedyś co drugi tydzień walki były. Tam też zależy przede wszystkim, ile walk stoczysz, z tego względu, ile osób masz w bazie, prawda? No to wtedy barierkowo idziesz do przodu krok po kroku, żeby do tego finału dojść, ale tak do trzech walk, nie? Te dwie walki musisz wygrać, trzecią walkę musisz stoczyć w finale, prawda? Czyli minimum trzy walki. No dobra, super, 25 walk, to się szykuje kawał boksu. Powiedz, jak w ogóle obserwujesz, bo jesteś od początku chyba w tym projekcie, tak? Max Liga, od samego początku jesteś? Tak, od początku przede wszystkim włodarz szefowa Marysia Grzegorczyk, który to jest jej projekt, i nasz przyjaciel i nasz kumpel Łukasz Kubasik, który też się dołączył do tego projektu, to oni razem u mnie trenowali i tak to wszystko się zaczęło, ale pomysł to miała Marysia Grzegorczyk, który jak mi o tym powiedziała w ogóle, że ma taki ten, to aż nie dowierzałem, nie, że aż taki coś wymyśliła, w ogóle zbudowała, tak szczerze, nie? Ja pierwszy raz nie wierzyłem, że to się uda, naprawdę. Jak powiedziała mi, że Tariel, znamy się ci, będziesz sędziował, to wiesz, no nie powiem, że lekceważąco to popatrzyłem, ale no nie wierzyłem, bo ja jeździłem z małolatami, dzieci chowałem, różnych sportowców na te soboty bokserskie, to ja czasami widzę po prostu, jak olewawczo ludzie podchodzą do takich walk, nie? Raz są, raz nie są, tak. No nie wierzymy, że aż taki projekt ten, ale naprawdę jestem zdziwiony, ale też to jest, też chodzi o to, że jak osoba coś uwielbia, kocha, to z całej serce to robi, wszystko w tym kłada, żeby to po prostu się udało, no to jakby nie było, to są też obok dobry ludzie, jeden drugiemu, tak powiem, wspiera, pomaga, no i jakoś tak wszystko idzie do przodu, prawda? Przede wszystkim, co jest na Max Lidze najpiękniejsze, wodarzy jeden i drugi, i Kubasik i Grzegorczyk, oni nie chcą tej, ja powiem, to nie jest interes dla ich życiowa, że oni by chcieli na tym się zbogacić. Oni to po prostu pasjonaty boksu, oni po prostu to kochają, uwielbiają, że coś się dzieje, bo oni, tak powiem, że na swoje życie dwa złoty mają, nie o tym się nie martwią, tylko oni robią typowo miłości do sportu pięściarskiego, prawda? I to pochwalamy, prawdziwa pasja zawsze jest dobra i w cenie. Powiedz, bo głównie domyślam się, że zawodnicy z Dolnego Śląska tutaj startują. Czy zdarza się już, że pukają do Was zawodnicy z innych rejonów Polski? Z całej Polski. Z całej Polski przyjeżdżają i mówię, jak nie Max Liga, ja bym nie był sędzią. Bo to trzeba naprawdę powiedzieć, bo no, o tym nawet nie myślałem, prawda? Marysia mi namówiła, że po prostu na Max Lidze. No to jak przyjaciółowie rozmawialiśmy i mówią, że kiedyś w Gruzji byłem sędzią i to, no to mi się od lat się znamy. No i zaproponowała, czy mogę też brać udział jako nie to, że trener, że moi zawodnicy też będą startowali, tylko żeby ci posędziuje, prawda? Ja powiem, że no jak pierwszy raz zacząłem, to byłem takim sztywny, bo to nie oszukujmy się, od lat tego człowieka, młodzieży, jak byłem młody, to wtedy to robiłem. Ale dzięki tej Max Lidze, to ktoś powie, że jakiś amatorski, ale jesteś sam, jeden sędzia jesteś, ty musisz zdecydować w lewo czy w prawo. Jak coś się nie decyduje, wiadomo, że ludzie mają do ciebie żale, ale mało kiedy ktoś ma do mnie żal, bo ja umiem też tłumaczyć narożnik, czemu tamta osoba, zawodnik wygrywa, a nie twój zawodnik. Trenerom trzeba czasami tłumaczyć, bo czasami nie widzą, czemu przegrał jego zawodnik, nie? Do człowieka trzeba rozmawiać, nie pazurami się wpadać i wydrapać mu oczy, tylko trzeba dojść do wspólnego zrozumienia. Trzeba mu wytłumaczyć, czemu przegrywa i dlaczego. A ja robię tak, że ja co rundę podchodzę do jednego narożnika i do drugiego narożnika, uświadamiam, daję informacje, wydaję, czemu przegrywa i który narożnik wygrywa i prowadzi, prawda? Bo przy ostatnim werdykcie, jak już jest werdykt, żeby nikt do mnie nie miał żal, że myślał, że wygrywa, a to ja dałem, że przegrywał, prawda? I to się działa, bo mało kiedy ktoś coś się odzywa, że coś jest źle, prawda?
Bardzo fajne podejście, takie do klienta można powiedzieć, no ale to jest sport amatorski i tak trzeba właśnie, trzeba tłumaczyć ten sport, bo często amatorzy wiadomo nie wszystko rozumieją, a tu chodzi o dobrą zabawę głównie. Słuchaj, no to można powiedzieć, że ta Max Liga i Marysia otworzyła ci w pewnym sensie karierę też jako sędziego, bo teraz jesteś rozchwytywanym sędzią na wielu imprezach, tutaj można by wymieniać, przynajmniej trzy mi przychodzą do głowy. W Max Lidze zaczynałeś można powiedzieć, także to cię nauczyło, tak, dało ci takie praktyczne podstawy sędziowania i po prostu pracy w tym ogniu. Tak, jak najbardziej. Za co w ogóle, no dziękuję za to, nie za to zaufanie, bo no, nie ma co powiedzieć. No, jestem dumny z tego, no powiem tak, można powiedzieć, że ja sam zasłużyłem, ale też loteria wygrałem, tak? No to nie oszukujmy się, jak nie Marysia Grzegorczyk, no to też bym ja sędzią nie był. I nie bałem się w tym, bo nawet mi do głowy nie przyszło, no ja od rana do wieczora jestem na sali. No to mówię, no po prostu Bóg tak chciał, żeby jakoś z Andukieli wrócił na ring, tak powiem, jako sędzia. No i mówię, no wtedy inni właścicielowie innych federacji się dowiedzieli też, że jestem sędzią, gdzieś tam, nie wiem, ktoś komuś to powiedział. Też kilka razy pisałem na Facebooka czy na Instagrama taki posty typowo dla sędziowych. Niektórzy osoby to naprawdę przeczytali, naprawdę inaczej na to popatrzyli, że mam jakieś naprawdę pojęcia i duży pogląd na to wszystko, prawda? I mi się wydaje, że tak się podziałało powoli. Ciekawe, to jest tak, zacząłem myśleć o tym, może w ogóle w amatorskich tych walkach, no wiadomo, że nie olimpijskich, tak, ale takich, no dużo sportu amatorskiego się dzieje, ludzie próbują MMA, prawda, amatorsko, może to jest fajny sposób tak właśnie w rundach mówić, czy się prowadzi, czy się przegrywa, może to rzeczywiście rozładowuje sytuację. Moim zdaniem tak, no moim zdaniem czasami nawet to nie wiem jak się będzie to brzmiało, ale jak jesteś sam jeden sędzia, to mówię, no jak na tyle dasz informacje, kto wygrywa, no to jest dobrze, no bo czasami to mówię, no nie dogadują się, tak? Czasami jest, jak jest trzech sędziów, jeden da jednemu, drugi da drugiemu, a trzeci w ogóle daje remis, no i nie widzą później, co dalej robić, nie? No ale w olimpijskim, no tak, musi być od historii, tak jest i żaden Dariusz Zandukieli tego nie zmieni, no i prom Boże, nie trzeba, prawda? Ale mówię, wiadomo, to jest w sytuacji, kiedy jest jeden sędzia i jest w ringu, czy na taki amatorski poziom mi się wydaje, że całkiem, mówię, no całkiem ja w trzech federacjach jestem sam, tak naprawdę jeden sędzia, tak? No i mi się wydaje, że prowadzę tak, że nikt nie ma żali i do tego da się, prawda? Tylko mówię, no musisz tym ludziom dostarczać taką informację, tym trenerom, całym szacunkiem, żeby po prostu nie mieli do ciebie żal, bo to wiadomo, każdy chce wygrać, każdy pcha do siebie, nie? Może jakieś ciosy nie zauważyć, może widzi, ale nie zauważy, ale i tak podejdzie na swoje, będzie się, no, o swoje walczył, prawda? Ale no, dlatego jesteś, musisz być dobrym dyplomatą, żeby wytłumaczyć tymi słowami, żeby tak i tak, prawda, argumentami i wtedy jest okej. Okay. Także prosimy wszystkich sędziów o informacje zwrotne. Bardzo fajny pomysł. A na koniec powiedz mi, jak w ogóle postrzegasz tą federację i rozwój może, tak? Bo to już trzecia gala finałowa. Wiadomo, że organizacyjnie wszystko się poprawia, no bo po trzech galach już się tego doświadczenia troszkę nabyło. Widzisz ten progres? Na czwartej będzie jeszcze kolejny? W tej chwili mi się wydaje, że jak najbardziej, bo teraz ostatnio co byliśmy na Max Ligie, naprawdę była taka atmosfera, aż mi było tak miło, nie? Że jak każdy federację całym sercem wkładam i sędziuję, nie? No wiadomo, to jest jakby amatorskie sędziowania, jakby sama gala, ale sami też stwarzają atmosferę kibice. Wiesz, no jest gala, ale no dobra, jest walka, nic się nie dzieje, nie? Ale jak już kibice wchodzą w tej grze, jest te emocje, jest ta adrenalina, walka, no też zależy od walki, nie? No to mówię, w tej chwili w Dzierżyniowie jest dobry grzmoty, można naprawdę na kawał pięściarski takiej pracy popatrzeć i no mówię, no super, super atmosfera jest, ludzie są zadowoleni, jest kto oglądać, nie jest tak, że jest pusta sala i nie ma nikogo, właśnie to też daje tą adrenalinę, że są kibice, jeden drugiemu dopinguje i naprawdę gala wygląda super, a finałowa gala to normalnie nie walczą zawodowcy, ale gala zawodowa. Super. Pozdrawiamy w takim razie włodarzy, a kibiców zapraszamy na sobotę do Dzierżyniowa na wielkie grzmoty, jak mówi Dariusz. Tak, wszystkich serdecznie do Dzierżyniowa zapraszamy. Sala Osir w Dzierżyniowie. No i proszę oglądać Max Ligę. Uwierzycie mi, że nie będziecie żałować. Proszę kupować bilety, dojechać tam. Nie stracicie czas, tak powiem, za darmo. Będzie super sobota. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam. Dziękuję bardzo.